Witam w ósmej odsłonie programu Power to the People, władza w rękach obywateli. I dzisiaj robimy coś, czego wcześniej nie robiliśmy, a mianowicie publiczne webinarium z udziałem ponad 1100 osób z 48 krajów mówiących w 10 językach. Robimy to, aby rozpatrzyć wielkie pytanie, w jaki sposób zgromadzenia obywatelskie mogą przekształcić naszą demokrację w Europie i poza nią. Zanim zaczniemy, chciałbym wyjaśnić kilka zasad. Po pierwsze, kim jesteśmy? Power to the People jest wynikiem współpracy między European Alternatives, European University Institute, Europe Calling, Mere Democracy, Another Europe is Possible, Citizens Take Over Europe, ECI Campaign i The Democratic Odyssey, czyli duża grupa, która zrzeszyła się, aby stworzyć webinaria międzynarodowe. Ja nazywam się Maximilian Fries, jestem dyrektorem zarządzającym Europe Calling. Można jednocześnie widzieć naszych wszystkich gości. Widzimy Sarah Handel z Mere Democracy i Tione Birkner z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego, które obie będą moderować dzisiejsze wydarzenie. I podczas panelu będziemy mówić po angielsku. I język angielski będzie tłumaczony symultanicznie na 9 innych języków. Języki można wybrać na panelu sterowania pod małą kulą ziemską. Tak jak mówiłem, ze względów technicznych język litewski nie jest tłumaczony jako litewski, tylko jako koreański. I oczywiście będę jeszcze wszystkie instrukcje publikował w czacie. Dziękuję, dziękuję bardzo tłumaczom za umożliwienie tego wielojęzycznego wymiaru webinarium. I jednocześnie zapraszam i zachęcam do mówienia wolnego. Na tym slajdzie chcę Państwu pokazać, jak wyglądać będzie dzisiejszy wieczór. Najpierw runda wprowadzająca, Sara Tolliri, Yves Dejega, Stefanie Hartung. I po wprowadzeniu będziemy odbywali dyskusję pomiędzy Nicola Milanese i Calypso Nicoladis odnośnie do zgromadzeń obywatelskich. W trzeciej części pojawiają się Państwo. Liczymy na Państwa, kiedy będziemy rozmawiali jako obywatele z różnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, jako przedstawiciele świata polityki. Chcemy usłyszeć Państwa jako obywateli. Również będziemy słyszeli, czego przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego oczekują od zgromadzeń obywatelskich. Jako organizacja Power to the People umożliwiamy wypowiedzi. Wystarczy tylko zeskanować kod QR, w ramach którego będzie można zadawać pytania i jednocześnie będzie można głosować na pytania, także będziemy dokonywali hierarchizacji pytań, które Państwa interesują najbardziej. I pamiętajmy, to webinarium jest również nagrywane, będzie umieszczone na YouTubie, a także w ramach podcastu. Także proszę o tym pamiętać, kiedy Państwo będą zadawali pytania, aby umieścić również swoje imię i nazwisko. To chyba tyle, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne. A teraz oddam głos Tionie, która przywita Państwa w sposób szczególny. Dziękuję bardzo, Max. Dzień dobry wszystkim. Tak jak mówił Max, mam na imię Teona i pracuję w ramach projektu Democratic Odyssey w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim. Witam wszystkich i cieszę się, że będziemy brali udział w tej wyjątkowej sesji. Wyjątkowej, bo nigdy nie miała ona miejsca. W ramach takiego formatu będziemy omawiali projekt Democratic Odyssey, który wdraża swój pierwszy program pilotażowy w ramach Zgromadzenia Obywatelskiego od 27 do 30 września, także za kilka tygodni to wydarzenie nas czeka. Kilka z osób w tym gronie jest również członkami tego pierwszego zgromadzenia, także mamy uczestników z wielu krajów, którzy zostali wybrani losowo w ramach metody kto pierwszy, ten lepszy. Oczywiście patrzymy również na osoby, które pracowały nad wyborem tych ludzi. Witam wszystkich, bo po raz pierwszy widzimy się twarzą w twarz. Rozmawialiśmy przez maile. Państwo słyszeli od nas wiele. Dostali Państwo wiele od nas informacji, ale po raz pierwszy i słyszymy się, i widzimy. Także witam Państwa wszystkich i cieszę się, że są Państwo częścią tego projektu. Jestem zadowolona, że organizujemy tę sesję i że rzeczywiście czekają nas
internacy prelegenci, którzy przekażą Państwu więcej informacji na temat zgromadzeń obywatelskich, na temat demokracji deliberatywnej, będą dzielili się swoimi doświadczeniami w ramach tego modelu. Usłyszą Państwo więcej na temat tego modelu i również usłyszą Państwo, jakie są doświadczenia uczestników tego typu paneli i na co przekładają się tego typu modele uczestnictwa obywatelskiego. I mam nadzieję, że po tej sesji będą Państwo jeszcze bardziej podekscytowani, że pojawią się Państwo w Atenach i lepiej Państwo zrozumieją, na czym polega ten ogromny obywatelski eksperyment, którego Państwo będą częścią. A teraz Sara Handel z Media Democracy, która przedstawi nam króciutką prezentację. Dziękuję bardzo, Tiona. Dziękuję serdecznie za tak gremialne pojawienie się. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało nam się wszystkim zgromadzić w jednym miejscu o jednym czasie. Cieszę się z tego spotkania. Tak, jeszcze raz witam. Mam na imię Sara i jestem członkinią Media Democracy. Chciałam otworzyć tę sesję drobną prezentacją. Zanim będziemy mówili o projekcie Odyssey, chciałabym dać przedsmak tego, czym jesteśmy. No bo częścią projektu Odyssey jest stan naszych demokracji. Rodzą się pytania odnośnie do tego, czego potrzebuje demokracja, aby działać na rzecz wszystkich nas, wszystkich obywateli. Także rozpocznę od prezentacji, która nakreśli tło, a następnie przejdziemy do projektu Odyssey. Także rozpocznę teraz prezentację. Okay. Everybody can see, yeah? Mam nadzieję, że wszyscy widzą slajd. Rozpoczynamy więc. Najpierw kilka słów na temat transformacji demokracji. Umieściłam jeszcze w nawiasie słowo slow, czyli powolna transformacja. Mimo tego, że jest to powolny proces, jest on bardzo ważnym procesem. Dlaczego? Nie będę Państwu przedstawiała wykładu na temat demokracji, ale odniosę się do podstaw. Demokracja to my. My wybieramy partie. Partie zasiadają w parlamencie. Następnie wybiera się w ramach przedstawicielstwa parlamentarnego rząd. Te cztery elementy demokracji są bardzo ważne i jednocześnie widzimy, że wraz z osłabieniem się demokracji spada niestety zaufanie do tych elementów. Niestety zaufanie do rządów to tylko 39%, zaufanie do parlamentów to tylko 36%, a zaufanie do partii tylko 24%, a partie są przedstawicielami naszego głosu. Więc jeszcze głębiej, jest jeden główny katalizator spadku tego zaufania, a mianowicie plasowanie się ludzi w systemie. Obywatele po prostu czują, że nie mają nic do powiedzenia w ramach samego systemu, czyli tym samym przekłada się na to 48% mniejsze zaufanie. Niestety jest to świadectwo poważnego trendu. Demokracje nam umierają. W latach 76-2016 rozwój był bardzo pozytywny. Coraz więcej osób żyło w świecie demokracji. To było 52% ludzkości żyło w demokracji, ale niestety od 2016 roku odnotowujemy spadki, a w 2022 roku tylko 29% ludzkości żyło w demokracji, a tylko 13% żyje w demokracji liberalnej, gdzie chronione są na przykład prawa człowieka i swobody podstawowe. W takim to właśnie stanie znajduje się nasza demokracja. I zadajmy sobie pytanie, dlaczego nasza demokracja jest pod tak dużą presją? Ja wymienię cztery elementy, które niestety stawiają demokrację pod presją. Niestety rośnie nam nierówność. Jeżeli wszyscy mają coś do powiedzenia, to dlaczego małe grupy nadmiernie zyskują w demokracji?
Wciąż widzimy brak sprawiedliwości. Następnie coraz większa różnorodność. Dla większości jest to świetna wiadomość, bo dzięki temu decydujemy sami, jak mamy żyć. Także dobrze, że mamy wzrastającą różnorodność, ale dla naszych społeczeństw oznacza to, że różnicujemy się co do naszych wyborów, oczekiwań, naszych wierzeń i działań. I tym samym dochodzi do konfliktów ideologicznych, kulturowych i do polaryzacji. Trzeci powód, niestety, stawka jest coraz wyższa. Niestety, coraz więcej osób czuje, że przed nami trzecia wojna światowa. Dodatkowo sytuację pogarsza zmiana klimatu, a także kryzys ubożejącej biologicznej różnorodności. To są duże wyzwania w ramach naszego życia. Musimy jednocześnie walczyć z obawami obywateli. W ramach wszystkich tych naszych zmagań, których jesteśmy świadkami, czy jesteśmy ostatecznie ja i moja rodzina bezpieczni, co zrobić w ramach tych wszystkich wyzwań? Niestety, strach również jest dodatkową presją w ramach naszej demokracji. Dlatego też czas najwyższy, abyśmy zastanowili się, jak inaczej podejść do demokracji. Przedstawicielstwo w partii niestety traci na znaczeniu. Dlatego też trzeba dodatkowo obywateli angażować. I tu w sukurs przychodzą zgromadzenia obywatelskie, które mają wiele atutów. I wymienię tylko kilka z nich. Przede wszystkim atutem jest równość, bo każdy z nas będzie miał prawo do wypowiedzenia się, bo losowo wybieramy osoby do takich zgromadzeń. Zgromadzenia obywatelskie to różnorodność, czyli kolejny atut, no bo to są zgromadzenia równie zróżnicowane jak nasze społeczeństwa. To są mężczyźni, kobiety, to są mniejszości. I kolejny atut to nowa przestrzeń na nową dynamikę, bo dzięki temu współpracujemy, a nie działamy pod presją i nie walczymy ze sobą ze względu na kolejne wybory, które warunkują nasze decyzje. Ostatecznie zgromadzenia obywatelskie to impuls do przebudowania i odbudowywania zaufania, którego brakuje. Wymienię cztery sposoby, w ramach którego tworzymy zaufanie. Mamy zaufanie do nas jako do grupy w społeczeństwie. Wiemy, że jesteśmy inni, ale wciąż jest wspólna przestrzeń do działania na rzecz postępu. Kolejny element, zaczynamy ufać samemu sobie jako obywatelowi, no bo będąc częścią zgromadzenia obywatelskiego, widzę, że mój głos się liczy, że moja perspektywa jest ważna i że ostatecznie mam coś do powiedzenia w tworzeniu demokracji. Czyli upodmiotawiamy obywateli. Oni tym samym widzą, że są żywotną częścią demokracji. Następnie budujemy zaufanie do demokracji jako procedury, bo pokazujemy, że w ramach odpowiednich warunków tworzymy wzajemne zaufanie i empatię. I to jest możliwe, jeżeli stworzymy odpowiednie podglebie. I kolejny element, o którym należy wspomnieć, to fakt, że zwiększamy poszanowanie do złożoności i do wymogów, a także wyzwań naszego świata, a tych wyzwań jest bardzo dużo i wspólnie musimy szukać rozwiązań. Także nikogo nie zaskakuje, że instrument, jakim jest zgromadzenie obywatelskie, cieszy się coraz większą popularnością. To zaczęło się wszystko już od lat 80. XX wieku, ale od drugiej dekady XXI wieku te zgromadzenia obywatelskie są coraz częstszym widokiem działającym w wielu dziedzinach. Od 2019 roku już możemy powiedzieć o dwóch ogólnoświatowych zgromadzeniach obywatelskich, ogólnoeuropejskich, 7 zgromadzeniach obywatelskich. Mieliśmy jednocześnie 60 zgromadzeń obywatelskich na szczeblu krajowym, a także ponad 660 na szczeblach niższych. Jaki jest wpływ tych zgromadzeń? Podam tutaj 3 przykłady wpływu zgromadzeń obywatelskich na rzeczywistość,
Przywołam tutaj takie trzy najważniejsze przykłady, które później zostaną rozwinięte. Omówimy to wszystko w szczegółach. I już czekam na przykłady irlandzki, belgijski, a także przykład konferencji w sprawie przyszłości Europy. A teraz tylko przedsmak tego, co nas czeka. I pokażę Państwu, że możemy zmienić demokrację. Stąd też stworzyliśmy projekt demokratycznej Odysei, bo chcemy tworzyć podwaliny przyszłej demokracji w oparciu o nasze doświadczenia. Chcemy stworzyć bezpośrednią platformę uczestnictwa obywatelskiego na szczeblu europejskim. Chcemy pokazać, że Unia Europejska i demokracja to jedno i to samo. I chcemy dać głos obywatelom w ramach szukania nowej demokracji i nowych rozwiązań. To tyle z mojej strony. Witam wszystkich na pokładzie. Cieszę się, że jesteśmy wszyscy i ruszajmy w ten rejs. Mam nadzieję, że czeka nas świetna przygoda, bo przed nami wiele wyzwań i już jestem zadowolona, że są Państwo z nami i dołączą do nas w tym rejsie. Dziękuję bardzo z mojej strony i oddaję głos Tionie. Dziękuję, Sara, za wspaniałą prezentację i dziękuję za przypomnienie nam o tym, jak ważne jest rozwijanie demokracji i rosnące znaczenie demokracji dla wszystkich obywateli. Teraz wysłuchamy trzech prezentacji na temat trzech takich zgromadzeń, aby określić, w jaki sposób wpłynęły one na społeczeństwa, które jest organizowane. Najpierw chciałabym przedstawić Arta O'Leary, który jest przewodniczącym Komisji Wyborczej w Irlandii, który opowie nam o irlandzkim zgromadzeniu w sprawie prawa do aborcji. Jak wiecie Państwo, jest to bardzo ważny przykład. Art, bardzo dziękuję Ci, że jesteś z nami i oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo, Fiono. Pozdrawiam ze słonecznego Dublina. To nie jest częste, że jest u nas słońce. Chcę również wszystkim pogratulować za organizację tak spektakularnego wydarzenia. Ale jeszcze odnosząc się do tego, co mówiła Sara, ta kwestia zaufania, ona pojawia się bardzo często. Zapytaliśmy naszych obywateli, dlaczego oni zgodzili się uczestniczyć w zgromadzeniu, dlaczego poświęcili aż tyle czasu. O, przepraszam bardzo, z technicznych przyczyn musimy przeprosić. Na kanale greckim mamy problem. Czy moglibyśmy prosić greckich tłumaczy, by sprawdzili, że są na greckim kanale, a nie na angielskim? Dziękujemy bardzo. Nie, nie ma problemu. Czy już wszystko dobrze? Tak. A więc pierwszego dnia zapytaliśmy naszych obywateli, dlaczego się zaangażowali w pracę zgromadzenia i prawie połowa z nich, tych 100 osób, które zostało wybrane, powiedziało, że zgromadzenia obywatelskie to jest właśnie forma, w której w Irlandii osiąga się cele. Pomyślmy o tym, kiedyś nie istniały takie zgromadzenia i dzisiaj, 10 lat później, co jest bardzo krótkim okresem w życiu politycznym, tego rodzaju zgromadzenia są powszechną formą rozwiązywania poważnych problemów w Irlandii, procesów decyzyjnych, procesów politycznych. A więc pomyślmy o tym przez chwilę, dlatego że to jest coś bardzo ważnego. Zgromadzenia obywatelskie po prostu doprowadziły do transformacji tego, jak funkcjonuje demokracja irlandzka, jak ona oddycha, jak ona funkcjonuje. I właśnie to zgromadzenie w sprawie prawa do aborcji
Przez ostatnie 60 lat w naszym kraju nie byliśmy w stanie przeprowadzić cywilizowanej rozmowy na ten temat, dlatego że kiedy w mediach pojawiało się ten temat, na przykład od razu wszyscy się bardzo podniecali i to była bardzo trudna rozmowa. A tutaj zgromadziliśmy tych ludzi w jednym pokoju, zgromadziliśmy Irlandię w jednym pokoju, stworzyliśmy bezpieczne środowisko, gdzie ta rozmowa mogła się odbyć. Są różne zasady dotyczące tych zgromadzeń, ale jedną podstawową zasadą jest to, że unikamy konfliktu. To jest bezpieczne środowisko, w którym można wyrazić swoje poglądy. A więc, aby się tutaj nie zbyt długo nie poświęcać temu czasu, rozmawialiśmy o zdrowiu reprodukcyjnym kobiet i tutaj pojawiły się tematy, które wychodziły daleko poza wąski zakres zainteresowania ze strony rządu czy mediów. Rozmawialiśmy o sytuacjach, kiedy ze względów zdrowia kobiety aborcja jest zalecana i innych sytuacjach. I pojawił się szok. Irlandczycy się na to nie zgodzą. To jest po prostu niemożliwe. Ale 67% zgromadzenia zagłosowało za wprowadzeniem tych praw i przeprowadzono referendum, w którym 66% obywateli opowiedziało się za prawem do aborcji. A więc w tym naszym pokoju zgromadzenia mieliśmy doskonałą reprezentację naszego społeczeństwa. I co może bardziej ważne, to to, że to była grupa, która rozpoczęła tę podróż. I co się okazało, że to, że Irlandczycy są znacznie bardziej zniuansowani i myślą o tych sprawach znacznie głębiej, niż to się wszystkim wydawało. Więc mieliśmy 100 osób w jednym pokoju, w jednej sali, mówiących w sposób bardzo transparentny, za czym poszły konkretne decyzje. Od tego czasu odbyło 6 krajowych zgromadzeń, które zajmowały się wieloma kwestiami. Na tej podstawie dokonano zmiany konstytucji, wielu ustaw. Zmieniliśmy sposób, w jaki funkcjonuje nasz parlament, zmieniliśmy politykę rządową, na przykład w sprawach takich jak równość płci, używanie narkotyków, a to dlatego, że w roku 2012 rząd wykazał tą odwagę, by zadać to pytanie obywatelom. Kiedy rząd powiedział, tak, zapytajmy naszych obywateli, zaufajmy im, że są w stanie oni udzielić nam ważnej odpowiedzi. Ja w ciągu ostatnich lat rozmawiałem, przedstawiałem to pojęcie zgromadzenia obywatelskiego i widzimy, że jest taki głód. Ludzie chcą być zaangażowani, są tym zainteresowani. Ale są też ludzie, którym się ten pomysł nie podoba, ta innowacja się nie podoba, oni się jej obawiają. Ale nie należy się zgromadzeń obywatelskich obawiać. To nie jest coś, co zastępuje system polityczny. To jest wsparcie pomagające politykom w podejmowaniu lepszych decyzji. Jest to nowe źródło rozważań na temat, jak to wszystko mogłoby funkcjonować. Wszyscy myśleli, że w katolickiej Irlandii prawo do aborcji nigdy nie zostanie przegłosowane. I proszę bardzo, a tak jednak się stało. Nie będę więcej mówił, bo mało mam czasu, więc chętnie odpowiem później na pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz Yves de Jager opowie nam na temat ruchu G1000. Dziękuję bardzo Yves za pojawienie się, za uczestnictwo w naszym spotkaniu dzisiaj.
A ja ze swojej strony dziękuję za zaproszenie mnie. To wspaniałe, że tak wiele osób zgromadziło się i jest zainteresowanych tym zagadnieniem. Belgia jest dobra w trzech rzeczach: piwie, czekoladzie i kryzysach politycznych. Jestem pewien, że inne kraje też by się mogły po tym podpisać, ale myślę, że to o Belgii można powiedzieć, przynajmniej obserwując ją od ostatnich 40 lat. Elity w tym kraju, nawet w tych spolaryzowanych grupach, często się spotykały i jakoś dochodziły do porozumienia. I w ten sposób, dzięki tym spotkaniom, udało nam się utrzymać ten kraj w jednym kawałku, więc te grupy były prowadzone przez takie elitarne przewodnictwo, co prowadziło do konsensu politycznego. W roku 2010 nastąpił poważny problem polityczny i te elity polityczne niestety po wyborach nie były w stanie się zebrać. Przez 500 dni niemożliwe było utworzenie rządu. To jest rekord. I w ciągu tego okresu szereg intelektualistów, pisarzy zaczęło pisać artykuły, w których zastanawiali się, czy można by to zrobić w inny sposób. No, jeżeli politycy nie mogą tego rozwiązać, to może obywatele mogą pomóc. I tak powstał ruch G1000. Mieliśmy przykład z Irlandii. W Irlandii to był przykład podejścia z dołu do góry z góry do dołu, przepraszam, natomiast w Belgii była to inicjatywa idąca od obywateli w górę. To była inicjatywa obywateli sponsorowana przez bardzo wiele ważnych osób, pisarzy, intelektualistów, którzy wypowiadali się za takim pomysłem. A więc spotkała się grupa w Brukseli, która wypowiedziała się na temat bardzo ważnych tematów. Chodziło o system opieki społecznej, imigrację, a więc to były ważne, duże tematy, które nadal są przedmiotem debaty wielu krajów. 704 obywateli spotkało się w jeden dzień. Można to nazwać zgromadzeniem obywatelskim. Mieliśmy kilka okrągłych stołów, w których używano dwa oficjalne języki używane w naszym kraju i w tym jednym dniu również istniała motywacja, by inne grupy tworzyły takie grupy deliberacyjne we własnych pokojach, mieszkaniach, a więc by ta rozmowa się toczyła. I to wydarzenie spowodowało bardzo dużą aktywność obywateli. Więc spuścizna tego ruchu G1000, najpierw było 704 członków, ta spuścizna jednak nie znalazła się w rekomendacjach, więc to doświadczenie zaangażowania obywateli dało początek rozważaniom, w jaki sposób zwiększyć udział obywateli. Wcześniej ten udział obywateli był mały, potem zajęli się tym naukowcy i również wszystkie partie polityczne zaczęły mówić o tym, że chcą zaangażować bardziej bezpośrednio obywateli. Również G1000 uzyskało dużą uwagę ze strony
mediów, więc nagle była to inicjatywa, która uzyskała bardzo dużą widoczność. Nie zawsze były to komentarze pozytywne, czasami były to komentarze negatywne. Podobne potem zgromadzenia były organizowane w innych krajach, w Niderlandach, w Hiszpanii, więc zaczęto się zastanawiać, jak można to zrobić inaczej. A więc tutaj dziedzictwo G1000 jest może trochę inne, ale dzisiaj jest to stała część tego, jak postrzegamy system polityczny. 14 lat później Belgia ma regionalne parlamenty, które utworzyły stałe zgromadzenia obywatelskie w Brukseli. Obradują dwa, jedno takie generyczne, drugie na temat zmian klimatycznych, więc w tych latach G1000 zbudowało takie dziedzictwo, które spowodowało te rozważania, gdzie jest miejsce obywateli w takiej debacie politycznej. Mój krótki czas się skończył, więc tutaj zakończę. Dziękuję bardzo. A teraz Stefanie Hartung, która jest była ambasadorem na konferencji w sprawie przyszłości Europy i opowie nam o wpływie tej konferencji. Dziękujemy za Twoją obecność. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie. Konferencja już jest zakończona. 2 lata temu się zakończyła, więc ogromną radość mi sprawia, że mogę jednak mówić o tym projekcie. Ja nie byłam ambasadorem jednak. Ja byłam jednym z przedstawicieli narodowych obywateli. Byłam również członkiem zarządu Europejskiego Systemu Proobywatelskiego i tę rolę pełnię do dzisiaj. Był to chyba najbardziej innowacyjny projekt podjęty przez 3 najważniejsze unijne instytucje, jeżeli chodzi o zaangażowanie obywateli. Myśmy jednak napotkali na duży problem marketingowy. Mieliśmy 4 panele, które omawiały bardzo szeroki zakres tematów i sformułowało kilkaset rekomendacji dotyczących przyszłości Europy, które potem były omawiane na posiedzeniach plenarnych i również na forum wszystkich 3 instytucji i chodziło o sformułowanie ostatecznych rekomendacji całej konferencji. Konferencja miała bardzo ambitne cele. Wszystkie 3 instytucje bardzo blisko współpracowały, co samo w sobie jest dość niezwykłe, ale były problemy jakby za kulisami, ale też doszło do takich cichych, zaskakujących kompromisów, które te instytucje podjęły. I my jako obywatele i politycy mieliśmy świadomość, że uczestniczymy w wielkim eksperymencie o niepewnej przyszłości, o niepewnym wyniku, ale europejscy obywatele jednak czuli, że po raz pierwszy te drzwi instytucjonalne w Brukseli zostały otwarte dla obywateli i teraz, że najważniejszym celem konferencji było to, żeby te drzwi pozostały otwarte. Oczywiście na poziomie organizacyjnym, komunikacyjnym pojawiło się wiele problemów, było ciągle wszystkiego za mało, za późno.
były problemy marketingowe, o których już mówiłam, za mało ludzi wiedziało, że toczy się ta konferencja. Za małe były inwestycje po prostu na rozpowszechnienie tych informacji, za mało aktywne były to działania. No i pytanie, które powstało, to to, czy ten system będzie funkcjonować, czy będą się strony traktowały z odpowiednim szacunkiem. I podsumowałabym to w taki sposób. Konferencja ciągle była sukcesem i stworzyła solidne podstawy dla nowych projektów zaangażowania obywateli. Zajęła się praktycznie każdym możliwym tematem, o jakim tylko można było sobie pomyśleć, bo tutaj nie było żadnych ograniczeń. Można było proponować każdy temat. Były to obrady i polityków, i obywateli, i w podgrupach, i w posiedzeniach plenarnych. I były to rzadkie wymiany na temat tych kwestii, prezentacja stanowisk. I było to ważne, że obywatele uczestniczyli. Więc to dało nam obraz, co naprawdę ma znaczenie dla obywateli. I wreszcie, i to też było ciekawe, bo Sara o tym mówiła, obywatele, którzy uczestniczyli w konferencji, zauważyli, że ich głos się liczy w konferencji. I inne projekty zaangażowania obywatelskiego organizowane przez Komisję Europejską, pozwalają na tworzenie podstaw takiego uczestnictwa. Więc myślę, że te podstawy istnieją i musimy je wykorzystać. Thank you very much, Stephanie. And now the next thing on our agenda is. Dziękuję bardzo, Stefani. A teraz czeka nas doskonała konwersacja pomiędzy ludźmi, którzy ideę przekuli w praktykę. Witam profesor Kalipso Nikolaidis, która jest przedstawicielką Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego i Nicolò Milanese, dyrektora organizacji Alternatives. Czekam już na tę dyskusję i zobaczymy, jak Kalipso i Nicolò odpowiedzą na nasze wątpliwości. Niestety są jakieś problemy z kanałami tłumaczeniowymi. Chyba jest bułgarski albo grecki na kanale angielskim. Nie jestem pewien, mówi Max. Kalipso. Warto włączyć sobie jeszcze kamerę. Teona, oddaję ci głos, mówi Max. Mam nadzieję, że teraz greckie tłumaczenie będzie działało i zobaczymy, jakie wnioski wyciągną Nicolò i Kalipso z dotychczasowych doświadczeń. Czeka nas dyskusja na temat zgromadzeń obywatelskich i Odysei demokratycznej. Dziękuję bardzo, Tiona. Kalipso, słyszymy cię i pewnie słyszą cię Kalipso nie tylko w twoim języku, ale we wszystkich językach, które są dzisiaj wykorzystywane. Nawiązując do wcześniej przywołanych różnych przykładów zgromadzeń obywatelskich, które były przywoływane, przykładów o różnym pochodzeniu, przykładów motywowanych działaniami z góry, czyli politycy coś motywowali, coś inaugurowali,
Niektóre działania były odgórne, inne oddolne, jedne ponadnarodowe, inne regionalne albo czysto krajowe. I demokratyczna Odysea jest również wyrazem takiej skromności i pokory w stosunku do tego, z jakim zagadnieniem się zmagamy, z jak wielobarwnym zagadnieniem, ale jednocześnie ambitnym zagadnieniem mamy do czynienia. I tutaj Kalipso również w ramach swoich cudownych slajdów przedstawi również to, co próbujemy stworzyć. Jednocześnie nadbudowując to, co zostało już powiedziane. Przede wszystkim dwie rzeczy na sam początek, zanim oddam głos Kalipso, a mianowicie czas najwyższy, aby podjąć ten wysiłek. Demokratyczna Odyseja to tworzenie zgromadzeń obywatelskich na rzecz Europy. Ten projekt pojawia się w momencie bardzo koniecznych zmian, ponieważ jesteśmy świadkami różnego rodzaju kryzysów i braku zaufania. Jednocześnie pamiętajmy, że ruszamy pełną parą w roku wyborów do Parlamentu Europejskiego przy jednocześnie bardzo skromnym uczestnictwie w tych wyborach. Wiemy, że ma powstać nowe kolegium komisji, także chyba trafiliśmy idealnie w punkt z inaugurowaniem tego procesu, który ma przełożyć się na to, że głosy obywateli będą słyszane i obywatele będą odgrywali jasną i zdecydowaną rolę. Jednocześnie jest to również trafienie w punkt czasowy pod kątem działań i wymogów intelektualnych. Wiemy, że tego typu projekty tworzone były w ostatnich dekadach. Zebraliśmy już wystarczająco doświadczenia w ramach tworzenia pierwocin tego modelu. W projekcie Democratic Odyssey próbujemy być jak najbardziej integrujący, włączający, tak abyśmy rzeczywiście uczyli się wzajemnie od siebie. Sięgamy po praktyków, po świat akademicki, po doświadczenia obywateli, którzy działali właśnie jako obywatele, a nie przedstawiciele jakichś organizacji. To jest nakreślenie tła tego, jak właśnie w idealnym momencie wchodzimy z tym projektem, z projektem demokratycznej Odysei. I może Kalipso nakreśli również podstawowe zręby tego projektu. Tak też zrobię, Nicolo. Max, mam nadzieję, że będzie widać moje slajdy. Proszę dać znać. Spróbuj, Kalipso, jeszcze raz wyświetlić swoją prezentację. Jeszcze kilka sekund temu było to widać, mówi Tiona. Sekundkę, Kalipso, spróbuj jeszcze raz to włączyć, mówi Max. O, i widzimy, mówi Max. Dobrze, zmienię miejsce, umiejscowienie tej prezentacji i można ruszać. Yeah? Not really, but let's go, let's yeah? start. We see what, really, what nie do końca go, jest to tak wyświetlone, jakbym chciał, ale ruszajmy. Tak, Nicolo świetnie podsumował punkt wyjścia. Mówił o wcześniejszych wystąpieniach pokazujących, że znajdujemy się w kryzysie demokracji, w kryzysie zaufania. I dlatego też trafiamy świetnie w punkt czasowy, czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń. Wiele osób w tym gronie zna miejsce Pnika. To jest ogromna polana, na której przez 200 lat Grecy debatowali. Udajemy się na wojnę, czy też nie? Budujemy Akropol, czy też nie? To były pierwociny demokracji obywatelskiej.
And partly the democratic deficit. Demokratyczna Odysea na pewien sposób czerpie inspirację z tej odległej przeszłości starożytnej Grecji, ale jednocześnie pamiętajmy o ironii, a także dystansie czasowym, bo wiemy, że wiele rzeczy się nie udawało, na przykład inkluzywność. Obcokrajowcy mieszkający w Grecji, kobiety greckie nie miały nic do powiedzenia w ramach tych wszystkich zgromadzeń na polu Pnika. I dlatego też Nicolo mówi, że teraz trafiamy idealnie w czas. Jednocześnie Sara pokazała jasno, na czym polegają bolączki obecnej demokracji. A główna bolączka polega na tym, że niestety jesteśmy rozczarowani demokracją, a Europa niestety się pogubiła. I tu możemy jako obywatele pomóc jej odnaleźć odpowiednią ścieżkę. Tytuł i slogan całego tego webinarium to Power to the People, czyli władza w ręce ludzi, obywateli. I to jest świetne hasło, bo wiemy, że tak, jesteśmy świadkami kryzysu demokratycznego, ale dodatkowo jeszcze jesteśmy świadkami innowacyjności, innowacyjności również demokratycznych. Właśnie byliśmy świadkami Igrzysk Olimpijskich i kto wygra w tej walce, której jesteśmy świadkiem. I co jest stawką? Stawką jest Citizen Power Europe, czyli Europa napędzana władzą obywateli. Mamy nadzieję, że przeszłość przekuje się w lepszą przyszłość. Słuchając Arta, słuchając Stefani czy też Iwa, słyszeliśmy przykłady krajowe. Stefani przypomniała nam i stanowiła część tego forum, że można to zrobić na szczeblu ponadnarodowym, ale na początku wiele osób nie wiedziało, czym w ogóle jest konferencja w sprawie przyszłości Europy. Na początku trudno było mówić o włączającym charakterze tej konferencji, także to był eksperyment, który pokazał, że jeszcze można wiele rzeczy poprawić. Co mogę jeszcze powiedzieć? O tym już pokrótce mówiłam, że mamy swoistą obietnicę na przeszłość, że możemy być laboratorium, nie musimy być modelem, wzorcem SEVR, ale możemy być laboratorium tworzenia ogólnoświatowej demokracji. Ja uważam, że możemy wykonać tę ciężką pracę. Pracę, która jest wynikiem myślenia zbiorowego, tego ludzkiego ula. Pamiętajmy, że nie wynajdziemy pewnie jakiejś magicznej różdżki, którą, za pomocą której będziemy mogli rozwiązać nasze problemy. Nie czarujemy tych rozwiązań. Po prostu musimy wspólnie pracować na rzecz lepszej demokracji. Co tym samym proponujemy? A mianowicie stały charakter zgromadzenia obywatelskiego. Niech będzie to zgromadzenie, które będzie zwoływane co jakiś czas, które będzie takim mglistym formatem. Także spójrzmy tu stałą konstrukcję i do tego dążymy jako demokratyczna Odysea. Chodzi o przekucie w praktykę naszych wyobrażeń o demokracji, demokracji wielojęzycznej, demokracji łączącej, demokracji podróżującej. Ta podróż, tak jak mówiła Teona, rozpocznie się w Grecji. Kilka osób jest obecnych, którzy udadzą się już do Aten niebawem. Także chcemy rozpocząć od Aten, ale chcemy podróżować po całym świecie. Chcemy skorzystać z tego, co już zostało wypracowane. Jednocześnie mamy nadzieję, że w ten rejs wypłynie cała armada okrętów, na pokładzie których będą obywatele,
to, że w sposób projektów pilotażowych przetworzą to wszystko w trwałą strukturę i w trwałą marynarkę polityczną. Będziemy za chwilę mówili, co będzie działo się w Atenach, ale tak, chcemy pożenić tutaj dwie rzeczywistości, które nie zawsze ze sobą są kompatybilne, a mianowicie instytucje z jednej strony, z drugiej strony społeczeństwo obywatelskie. I tu tworzymy nowy model, bo to nie tylko zgromadzenia i obywatele, ale również kampanie informacyjne, które pozwolą osiągnąć sukces w tym formacie. Rozpoczynamy od Grecji, bo chodzi o tworzenie zaczynu, a Grecja przecież jest zaczynem demokracji. Także jest to idealne miejsce, aby się spotkać po raz pierwszy. Nicolo, może teraz kilka słów na temat tego, co nas czeka, co ma zadziać się w Atenach. Króciutko z mojej strony. Ja nawiążę do jednego zdania, o którym mówił ART, czyli zgromadzono obywateli w jednej sali i dano im możliwość wypowiedzenia się jako przedstawiciele społeczeństwa irlandzkiego. I naszym zadaniem również byłoby w ramach tej próbki przedstawicielstwa w Atenach wysłuchać ludzi jako społeczeństwa europejskiego. W ramach naszego zgromadzenia w Atenach będziemy gościli ponad 200 osób pochodzących z różnych krajów europejskich, włączając w to kraje kandydackie, włączając w to również obywateli i ludzi, którzy nie mają jeszcze obywatelstwa Unii Europejskiej. Także jest to forum włączające. Będziemy mieli uchodźców z różnych krajów, o różnym wieku. Także mówimy o bardzo zróżnicowanej grupie. To zgromadzenie będzie się przemieszczało, czyli w pewien sposób to będzie Europa w podróży, a nie skostniała w jednej sali. I tak jak mówiła Calypso, będziemy działali w przestrzeni publicznej, otwartej, ale również będziemy działali w salach, pod dachem. Sięgamy po model angażujący, ludzi w sposób bardzo płynny, w otoczeniu lokalnym, w społeczeństwie obywatelskim. Oczekujemy, że będą organizowane festiwale gdzieś na marginesie samego zgromadzenia obywatelskiego, także czeka nas naprawdę interesująca podróż z różnymi przystankami, bo chcemy stworzyć rzeczywisty kadr Europy w ruchu. Będąc w Atenach, będziemy korzystali z metod teatralnych, artystycznych, pokazując, jak Europa może przygotować się na rozwiązywanie ogólnoświatowych kryzysów. Kryzys to słowo pochodzące z greckiego. Jest to słowo oznaczające moment wyboru i będziemy musieli dokonać tego wyboru. Kryzysów doświadczamy na wiele sposobów i na wiele sposobów na nie odpowiadamy. Dlatego też wspólnie będziemy musieli wyobrazić sobie, jak ma wyglądać przyszłość ludzi w Europie działających w sposób demokratyczny, na rzecz tego, aby lepiej przygotować się na kryzysy, na wyzwania, które z pewnością będą się pojawiały. Także mamy cały model tego zgromadzenia. Jest to wspólna podróż. Nie jest to zgromadzenie statyczne. Jest to zgromadzenie nomadyczne, zgromadzenie przemieszczające się nieustannie w podróży, w ruchu.
Nicolo, może powiedzmy konkretnie, o jakim kryzysie mówimy i czym jest dla nas kryzys, bo widzimy, że jesteśmy świadkami tego pęknięcia gdzieś również w Europie. Mieliśmy kryzys w strefie euro, kryzys migracyjny, mieliśmy koronakryzys, ale teraz mamy kryzys energetyczny, kryzys związany z mieszkaniem. Te kryzysy się namnażają i rodzi się pytanie, czy przypadkiem nie za dużo próbujemy ugryźć, jak na to wszystko odpowiedzieć? Obywatele jednocześnie gromadząc się wspólnie będą pewnie próbowali zorientować się, że te kryzysy z jednej strony otwierają nam jedne okna, jedne furtki, ale otwierają się inne furtki. I jak przemyśleć te poprzednie kryzysy, jak zbudować odporność na przyszłe kryzysy, aby wyciągnąć naukę z tego, co miało miejsce w przeszłości. To tyle tytułem konkretyzacji słowa kryzys. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam dwojgu. Myślę, że udało nam się nakreślić tło tego, o czym mówimy. A teraz słowa krytyki, krytyki pozytywnej, konstruktywnej, negatywnej. Może to również być postrzegane jako kącik prowokacji. Także wysłuchajmy również głosów tych, którzy chcą dorzucić swoje spostrzeżenia. Czyli czekam na reakcję zarówno panelistów i obywateli. Witam najpierw Alexian Tehocher-Barbanson. Przepraszam, Alexian, jeżeli źle wymówiłem twoje nazwisko. Jest ona członkinią Młodych Europejskich Federalistów. Cieszymy się na pani obecność i z uwagą będziemy słuchali pani poglądów na temat demokracji. Dziękuję bardzo, Maximilian. Udało się nawet dobrze wymówić to nazwisko. Nawet Francuzi się z tym zmagają. Ja jestem członkinią Jeff, bo tak wymawiamy skrót naszej organizacji. Próbujemy zrzeszać młodych ludzi interesujących się polityką europejską, tak aby mogli oni prowadzić działania na szczeblu zarówno lokalnym, jak i też europejskim. Poproszono mnie o to, abym odniosła się do słów Calypso i Nicolo. Nie jestem telepatką, jedynie mogłam zakładać, co może być powiedziane. I rzeczywiście władza musi trafić w ręce ludzi, ręce obywateli. I słowo krytyki. Kiedy mówimy, że Europa to również projekt dla młodzieży, która ma wyobrazić sobie przyszłość i ukształtować tę przyszłość, no to o kim tak naprawdę mówimy, mówiąc młodzież? No bo w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego zdaliśmy sobie sprawę, że my, młodzież, my, do których zgłaszamy się jako federaliści, no musimy zmagać się z różnorodnością młodzieży. Nie jesteśmy jednym organizmem. O co tu chodzi? A mianowicie my jako młodzi ludzie to studenci, ale studenci w różnych wymiarach. Dlatego też pierwszą rzecz, którą możemy zrobić, to uwzględnić w wymiarze Zgromadzenia Obywatelskiego sposób podejścia i dotarcia do ludzi, którzy na przykład nie są angażowani w codzienność Unii Europejskiej i aby również uznać to, że się różnimy.
że również te osoby, które odrzucają Unię Europejską, to osoby z obszarów wiejskich. To jest prosty fakt. Ja wychowywałam się na wysepce należącej do Francji, ale odległej od Unii Europejskiej. Czy powinnam się ja albo moje koleżanki i koledzy z klasy wstydzić, że nie wiedzieliśmy o Unii Europejskiej? Nie. A więc może poszukać rozwiązania, które oparłoby się o sam pomysł konferencji w sprawie Europy, ale w wymiarze cyfrowym, tak, aby osoby, które nie mogą fizycznie uczestniczyć w takich zgromadzeniach, mogły uczestniczyć w konsultacjach, które organizujemy przed wyborami do parlamentu. Te konsultacje na naszej platformie zgromadziły 1,5 miliona głosów, postów i to były pomysły młodych ludzi na temat 10 podstawowych tematów, strefa euro i inne tematy. I dzięki tym instrumentom cyfrowym możemy przyciągnąć osoby z przeróżnych środowisk. Ale na razie nie było to doskonałe, więc moje pytanie brzmi, w jaki sposób możemy skorzystać z instrumentów, z narzędzi cyfrowych, digitalnych, aby poszerzyć uczestnictwo w tych zgromadzeniach. Ostatni punkt, który chciałabym poruszyć, i to jest też taka kwestia debatowana obecnie, to jak dotrzeć do młodych ludzi, jak wzbudzić ich zainteresowanie. Tutaj technologia nie jest jedyną odpowiedzią, nie tylko w mediach społecznościowych. Może jednak za pośrednictwem festiwali, klubów sportowych, uniwersytetów, ale nie wszyscy młodzi ludzie są studentami uniwersytetów, więc bardzo chętnie wysłuchałabym Państwa opinii, gdzie i jak rozmawiać z ludźmi młodymi. I na zakończenie również powiem, że zastanawiamy się, jak to hasło władza w ręce ludzi zrealizować w sposób demokratyczny. Jaka najlepsza praktyka mogłaby być tutaj zastosowana przez instytucje unijne, polityków i inne podmioty, by nas usłyszeć i w jakim zakresie te instytucje powinny wspierać nasze wysiłki, aby były one efektywne. Konsultowaliśmy się z decydentami politycznymi, broniliśmy ten nasz program pełen nadziei, tak to nazywamy, ale moje pytanie brzmi, jaka jest siła zgromadzeń obywatelskich bez wsparcia instytucji europejskich? Więc to poparcie musi iść w obie strony. Instytucje muszą popierać zgromadzenia, a zgromadzenia i obywatele ogólnie powinny wspierać Unię i jej instytucje. Bardzo dziękuję, Aleksian. Myślę, że Twoja wypowiedź właśnie prowadzi nas bardzo dobrze do tego pytania, jak dotrzeć do młodych ludzi, do których nie jesteśmy obecnie w stanie dotrzeć. I właśnie myślimy tutaj o loteriach demokratycznych. Ciekawe, co usłyszymy od kolejnych mówców, a więc Brett Henning. Ja dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu.
mówię do Państwa z Budapesztu, na Węgrzech używamy właśnie tą koncepcję loterii demokratycznych, gdzie chcemy zapytać ludzi, czy chcą w takich wydarzeniach uczestniczyć. I staramy się z ludźmi rozmawiać bezpośrednio i wyjaśnić im, o co w tym chodzi, by pozyskać ich zaangażowanie, ich uczestnictwo, w tym ludzi młodych. Chodzi nam tutaj o przyjazny, konstruktywny, aktywną krytykę, więc tutaj 6 sobie punktów wypisałem. Myślę, że jeżeli chodzi o zgromadzenia obywatelskie, to najważniejszym zadaniem dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które chce zorganizować takie zgromadzenie, jest pytanie, jak zapewnić niezależność, tak żeby nie pojawiło się tam jakieś takie sprzyjanie pewnym poglądom. Chcemy, żeby były to zgromadzenia niezależne. Kolejna kwestia to jakość organizacji, jak zebrać środki, jak zapewnić tłumaczenie i jego funkcjonowanie w sposób właściwie. Dla naszych loterii to zawsze był pewne wyzwanie i jestem tutaj pełen podziwu dla tego, co Państwu udało się zorganizować. Również nawiązałbym do uwagi Aleksian, w jaki sposób takie zgromadzenia mogą mieć wpływ na poziomie Unii Europejskiej, żeby to nie były po prostu takie spotkania, gdzie sobie ludzie pogadają i pójdą do domu. My chcemy też nad tym pracować. Jeżeli chodzi o samą kampanię, aby zinstytucjonalizować zgromadzenia obywatelskie na poziomie unijnym, my na przykład staramy się uczestniczyć w kampanii na rzecz zastąpienia Izby Lordów w Wielkiej Brytanii takim właśnie zgromadzeniem obywatelskim. Tylko z drugiej strony nie chcemy wprowadzić więcej biurokracji na poziomie unijnym. To jest to wyzwanie, o którym Państwo na pewno bardzo dobrze wiedzą. Można pomyśleć o wielu przykładach, kiedy instytucjonalna władza z tej władzy zrezygnowała, ale potem to doprowadziło do pewnych trudności w ramach społeczeństwa. No, może tu zakończę. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie. Dziękuję bardzo i teraz przekażę głos Alex Lockwood z Wielkiej Brytanii, jeżeli się nie mylę, pisarz, aktywista Extinction Rebellion i również Animal Rising, więc bardzo cieszymy się, że jesteś z nami. Dziękuję bardzo. Tak, ja jestem w Wielkiej Brytanii na Łodzi, zatrzymowanej w Londynie. Więc tak szybko powiem. Kalypso i Nicolao, bardzo dziękuję. Z radością usłyszałem o szczegółach tego projektu. Ambicje, że to jest ambitny projekt, to dobrze, bo jeżeli się ambitnie nie postępuje, no to gdzie dotrzemy? Mówiliście o inkluzywności, przedstawiono tutaj przyjazną krytykę. My współpracujemy z artystami, z przedstawicielami kultury, aby oni zasiali tę ideę zgromadzeń obywatelskich w świadomości społecznej. A więc to, że mówicie o festiwalach na tej podróży, to świetne. My pracujemy z artystami, by w pewien sposób na nowo wymyślić, jak można by to uczynić w sposób bardziej właśnie oparty na pomysłach pełnych wyobraźni.
Tutaj ten język, który jest wykorzystywany dzisiaj, oczywiście ja to rozumiem. My mówimy do ludzi, którzy chcą poświęcić 2 godziny ze swojego dnia, aby usłyszeć coś na temat demokracji, ale chyba powinniśmy tak ogólnie pomyśleć o tym DNA naszego języka, tego języka, z którego korzystamy. Kiedy mówimy o inkluzywności, o włączaniu wszystkich grup, o przykładach, które używamy, których używamy, powinniśmy odejść od tej urzędowej formy wyrażania się. To na pewno przysporzyłoby popularności projektowi. To, że projekt ma podróżować, to świetnie, ale kiedy mówiliście o tej podróży, to mówiliście o tych wspaniałych miastach, gdzie wszyscy byśmy chcieli pojechać, ale co powiemy o miejscach ubogich, trudno dostępnych, jak tam dotrzeć? Oczywiście jest to projekt, kiedy chcemy przekonać klasę polityczną również, żeby też podjęła ten pomysł, przyjęła do realizacji. Ale to, co Brett powiedział, tutaj ta walka na gruncie społecznym jest bardzo ważna. Jak zmobilizować te podstawowe organizacje społeczne, jak sprawić, by media o tym usłyszały i również jak działać w przestrzeni kulturalnej. I tutaj ta walka społeczna, nie powinniśmy się tego obawiać. No oczywiście ja reprezentuję takie organizacje jak Extinction Rebellion, czy Animals Rising, które działają czasami w sposób gwałtowny, ale to w Europie trzeba zmienić. Ja bardzo się cieszę, że inkluzywność jest tu wielka, że mają być włączeni w to uchodźcy, że ten sam model 100 osób, które by w pełni reprezentowały daną społeczność, niekoniecznie się zawsze sprawdza, dlatego że jeżeli na przykład weźmiemy społeczność osób o ciemnej skórze, nie zawsze może nam się udać uzyskać taką pełną reprezentatywność. Just a cliche quote you've all heard, but politics is where some people are some of the time. Czasami się mówi, że polityka to jest coś, czym ludzie się zajmują od czasu do czasu, ale kultura to jest coś, czym ludzie zawsze się zajmują, bo są zawsze w niej zanurzeni, więc może warto się tą przestrzenią zainteresować, bo ona może nam pomóc w naszych celach. I tutaj zakończę. Dziękuję bardzo, Alex. Teraz naszej sesji pytań i odpowiedzi. Może najpierw zajmiemy się jednym czy dwoma pytaniami. Potem oddamy na 3, może 5 minut jeszcze głos Nicolo i Calypso, którzy mogą nam powiedzieć o kwestiach praktycznych, które być może odpowiedzą na inne pytania, tak żebyśmy podjęli te pytania. Lara Jelich mówi, że zgromadzenie dotyczące wyżywienia w szkołach niekoniecznie zostało w pełni zrealizowane. Rekomendacje tego zgromadzenia, nie pojawił się odpowiedni budżet, więc może najpierw byśmy się odnieśli do tej sprawy w kontekście tego, o czym tutaj powiedzieliśmy. No cóż, obywatele nie zmuszą polityków, by oni ich wysłuchali, jeżeli się jakaś walka pojawi o to. Więc demokratyczna Odysea to jest właśnie ta podróż. Nie mamy jednak gwarancji, że nam się uda, że ten wpływ uzyskamy, ale się staramy.
Pracujemy z instytucjami. Tutaj na naszym zgromadzeniu pojawi się burmistrz Aten, będą politycy z Europy, z Parlamentu Europejskiego, więc to jest proces. Chcemy, by zaangażować wystarczająco dużo przedstawicieli klasy politycznej, aby mieć właściwy efekt tych działań. Ale trudno jest dziś powiedzieć, jak duży będzie wpływ zgromadzeń obywatelskich. Chodzi o obywateli, obywateli ogólnie, by utworzyć coś, w ramach czego obywatele będą rozmawiać ze sobą również ponad granicami, by nie były to rozmowy tylko lokalne. I rzeczywiście, jak mówiła Aleksian, młodzi ludzie, oni powinni stanowić ważną grupę nowo powstałych zgromadzeń i my również współpracujemy z młodą grupą młodych ludzi w Atenach. Aby ci młodzi ludzie, którzy będą uczestniczyć w zgromadzeniu ateńskim za 2 tygodnie, by oni jakby nieśli to, ten kaganek i rozpowszechnili. Te wątki, które zostaną podjęte, by te ziarno zostało zasiane. Alex reprezentuje Extinction Rebellion, ale też powiedział o sferze kulturalnej, o festiwalach. I tutaj rzeczywiście będziemy mieli taki festiwal. Gminy ateńskie są bardzo zaangażowane. Ateny wiedzą, jak to robić. Ateny umieją tańczyć. Ale wiemy też, że Extinction Rebellion ma nową formę funkcjonowania, właśnie rozmawiania z przedstawicielami społeczności lokalnych. I ważne jest, by włączyć w to ruch, zabawę, rozrywkę, ale także dogłębną, pełną refleksji rozmowę w ramach Europy. Więc no, dużo można by mówić, ale na razie zatrzymam się w tym punkcie. Nicolo, kilka zdań ode mnie. Takie zgromadzenie trochę jest taką inicjatywą oddolną, trochę takim powstaniem, można powiedzieć. I to może być wymiarem strategicznym wpływu, jaki możemy mieć. Wiemy, że czasami nie można od razu uważać, że osiągniemy wielkie zmiany, że jednak warto zacząć krok po kroku, osiągać drobne zmiany na poziomie lokalnym, pozyskiwać burmistrzów, pozyskiwać szefów gmin, gromadzić coraz większą grupę różnych aktorów, którzy będą ze zgromadzeniami związani, będą promować tę ideę. I tak jak Alex też powiedział, oczywiście nie uda nam się w tej podróży dotrzeć do wszystkich miejsc, gdzie chcielibyśmy dotrzeć. Pojedziemy najpierw tam, gdzie mamy największe szanse powodzenia, ale będziemy też starać się przewieźć przedstawicieli lokalnych społeczeństw, by mogli ci przedstawiciele się przyłączyć do tych dużych wydarzeń. Ale wreszcie trzeba będzie też dotrzeć do wiosek, do oddalonych terenów. Ale taką wadą zgromadzeń jest to, że one się gromadzą
rozmawiają, ale potem znikają. I politycy zapominają o nich, ignorują je. Natomiast w Odysei nam chodzi o to, żeby ten ruch trwał, żeby zawsze chciał, aby politycy byli odpowiedzialni, nie zapomnieli o tym, że ta odpowiedzialność z ich strony istnieje. Ja czytam tutaj pytanie w czacie. Ktoś mówił tutaj o tych tak zwanych kamieniach milowych, tych najważniejszych etapach, które powinniśmy zrealizować. Na naszej stronie internetowej jest wiele napisane na ten temat, więc byśmy tam Państwa skierowali. Pierwsze zgromadzenie odbędzie się w Atenach, ale będą następne. Jeżeli Państwo chcą się zaangażować, to bardzo prosimy o skorzystanie z linków, które są tam dostępne, bo jest naprawdę bardzo wiele sposobów, które można się w ten ruch zaangażować. Tutaj ktoś też pyta o włączeniu krajów, które jeszcze nie należą do Unii Europejskiej. Tak, byśmy bardzo tego chcieli, ale jest to trudne. Chcemy również zaangażować wielu aktywistów organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Atenach. I wreszcie Alex, co powiedział Nicolo, tak, byłoby świetnie, by dotrzeć wszędzie tam, gdzie chcemy. A dlaczego teraz pojedziemy do Wiednia? Dlatego, że tam właśnie jest organizacja społeczeństwa obywatelskiego, która będzie wybierała europejską stolicę demokracji. I w tym roku tą stolicą jest Wiedeń. Dlatego jedziemy najpierw do Wiednia. Ale będziemy słuchać uważnie i chcemy z Wami wszystkimi myśleć o tym, które będzie następne miasto i jak się tam dostać. Chciałbym, by padły tutaj odpowiednio pytania, byśmy mogli odpowiedzieć na to ogólne pytanie. Mule pyta, jak pogodzić interesy różnych grup, dlatego że w zgromadzeniach uczestniczą osoby, które reprezentują różne grupy interesów. A więc jest to ważny temat. Chip in on the question about the Bogohat e Aneum. Tak, kilka słów na temat tego, co było powiedziane. Obecnie zgromadzenia obywatelskie to mechanizmy rozliczalności. Tworzymy je. Słuchajcie, musicie zadziałać, musicie zareagować na nasze apele. I to, co było mówione w ramach tego ruchu, czasami brakuje nam związku z innymi podmiotami. Na przykład są grupy obywatelskie, które przechwytują takie postulaty i dzięki nim następnie wywierają presję na scenę polityczną. Ja uważam, że to nie tylko nasza strona powinna walczyć o zalecenia, ale przecież ci ludzie w zgromadzeniu również mają czas na odpoczynek, na udanie się do swoich domów, po przedstawieniu swoich pomysłów. Co podobało mi się na przykład w przykładzie irlandzkim, to fakt, że te ruchy było zaangażowanych bardzo wiele kobiet. Te ruchy kobiece pokazywały, na czym polega ich perspektywa i jak mogą wzmocnić ten wymiar obywatelskich zgromadzeń. Również nawiążę do kolejnego wymiaru presji, media.
świetnie byłoby, aby niemiecki dziennik Tagesschau na przykład rzucił wyzwanie politykom. Słuchajcie, obywatele rzucają wam konkretne postulaty i dokonajcie tutaj hierarchizacji postulatów, które wam się zgłasza. Nie ignorujcie ich. To jest presja wywierana na polityków. Jeżeli ta presja nie zadziała, musimy szukać innych rozwiązań, ale pamiętajmy, że media, ruchy, zrzeszenia są dobrym podmiotem nacisku. Widzę, że wiele parlamentów chce słuchać obywateli, ale wiele nie. Dlatego też musimy w tej dziedzinie również tworzyć tę presję. Presję dotyczącą tego, jakie owoce mogą przynieść nasze postulaty. To jest jeszcze coś, nad czym musimy popracować. Brak reprezentatywności. Przecież każdy z nas może mieć takie odczucie w ramach grupy pracującej w sali. Ja, jako przedstawiciel świata akademickiego, pracuję nad zagadnieniem partycypacji, uczestnictwa i zadaję pytanie, jak to uczestnictwo wzmocnić. W ramach współdziałań, dyskusji obywatelskich zawsze ktoś poczuje się wykluczony albo mniej słuchany. Ale jest niewiele przykładów uczestnictwa, które byłyby bogatsze w różnorodności w porównaniu z dobrze ukształtowanym przedstawicielstwem obywatelskim. No, w Bundestagu niestety mamy na przykład przedstawicieli kierunku prawo, politologia. To trudno określić jako przedstawicielstwo idealne społeczeństwa. Także wiele grup nie jest reprezentowanych w wielu parlamentach. Ale uważam, że takie zgromadzenia obywatelskie właśnie mogą być odpowiedzią na tego typu bolączki. Stąd też trafiamy do ogółu społeczeństwa i przemieszczamy się po Europie przy uwzględnieniu również naszych zasobów. Także Odysea jest chyba najlepszą odpowiedzią na to, jak w sposób skuteczny ukierunkować nasze zasoby i czas. Może Art, minutka, półtorej, a później zaproszę do naszego grona dwóch polityków, bo o politykach mówi się w tym forum często, dlatego też może oddajmy im zaraz głos, także może Art i później oddamy głos politykom. I rzeczywiście ma rację. W Irlandii mamy bardzo aktywne grupy społeczeństwa obywatelskiego. Jaka jest korzyść systemu odgórnego? Kiedy rząd tworzy zgromadzenia, oczekuje odpowiedzi. I na tym polega właśnie problem z działaniami oddolnymi. Działania oddolne wrzucają politykom postulaty i problematykę, które akurat politycy nie są ani zainteresowani, ani biegli. Może warto zastanowić się, jaki jest najlepszy format, tak aby na przykład komisja parlamentarna rozpatrzyła nasze zalecenia, nasze postulaty i jak żądać oficjalnej odpowiedzi od Zgromadzenia Narodowego, od parlamentu, od polityków. Każdy parlament krajowy musi mieć jasno określoną ścieżkę i musi jednocześnie zdecydować, dlaczego na przykład dane postulaty nie spotkają się z odpowiedzią, ale to musi być jasno uargumentowane. Dziękuję bardzo i tym samym możemy przejść do polityków, przedstawicieli parlamentu, Daniel Freund i Helmut Scholz. Witam obu panów. Króciutko, najpierw Daniela, a później Helmuta. Daniel,
Zanim został wybrany do parlamentu, pracował dla Transparency International. Mówiliśmy już o przejrzystości, stąd Transparency International tutaj świetnie nam się wpisuje. Był on również przedstawicielem Zielonych w ramach konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jest przedstawicielem Zielonych i Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim. Także jest człowiekiem, który może pochwalić się dużym doświadczeniem, dlatego też cieszymy się z jego obecności i czekamy na jego słowa. Dziękuję bardzo, Max. Dziękuję wszystkim za zaproszenie. Cieszę się, że widzę i Helmuta, ale także wiele znajomych twarzy. No cóż, śledzę bardzo uważnie tę debatę i biorąc pod uwagę stan demokracji w wielu krajach, ale także na szczeblu europejskim, szukanie nowej ścieżki angażowania obywateli to element, o którym powinniśmy rozmawiać, nad którym powinniśmy się zastanawiać, bo to ożywi naszą demokrację i dostosuje nas do nowych wyzwań, które nam towarzyszą. Jestem ogromnym zwolennikiem zgromadzeń obywatelskich. Wraz z Helmutem pracowaliśmy w formacie konferencji w sprawie przyszłości Europy. Chcieliśmy zadbać o to, aby ta konferencja o wstępnych problemach, bo nikt nie wiedział, dokąd to wszystko zmierza, aby rzeczywiście była forum obywatelskim na rzecz obywateli. Chyba było to największe zgromadzenie ponadnarodowe, które udało się zorganizować. Można mówić o sukcesach, które udało się osiągnąć. Stefanie już pokrótce wspomniała o tym, jak to działało, ale na swój sposób pytanie odnośnie do tego, jak wielkim sukcesem była ta konferencja albo będzie w przyszłości, to jest pytanie wciąż otwarte. Po zamknięciu i zakończeniu konferencji w sprawie przyszłości Europy, kiedy to obywatele przedstawili prezydentowi Macron, ale także przewodniczącej komisji von der Leyen swoje postulaty, no to my, ja, Helmut, ale także całość naszego zespołu próbowała te zalecenia następnie przelać na papier w ramach zaleceń nowelizacji traktatu. Za nami naprawdę ciężka praca, która dobrze przełożyła się na jasne zalecenia. To, co zostało zatwierdzone jednak ostatecznie w parlamencie, odbiegało od pierwotnych założeń. My, jako sprawozdawcy, zgodziliśmy się na pewien wymiar, na pewien wydźwięk, ale ten wymiar i ten tekst później gdzieś nam się rozmył na plenum. Także to, co przyjęła Izba w pełnym składzie, niestety nie w pełni odpowiadało to, czego oczekiwali obywatele. Dlatego też dla nas kolejny problem. Może świetna jest inicjatywa zmiany i nowelizacji traktatów, ale zachęcią musi pójść również możliwość nowelizacji tych traktatów. W listopadzie zeszłego roku przyjęliśmy wnioski, ale po wnioskach nie przeprowadzono już żadnej innej dyskusji. Nawet nie wiemy, czy rządy państw będą angażowały się, bo na razie tego angażowania nie widać. To jest duże ryzyko, duże zagrożenie. Art, mówiłeś o tym, że na samym początku już i od samego początku zakładano, dokąd zmierzamy w ramach Zgromadzenia Obywatelskiego. Obywatele wiedzieli, że ostatecznie dążymy do konkretnego celu jako Zgromadzenie Obywatelskie. Nam ten cel, jego jasność nie towarzyszyła w ramach konferencji w sprawie przyszłości Europy. Także Calypso, Nicolo,
Wy macie nawet mniejszą pewność co do ostatecznego wyniku. I tu rodzi się pewien problem, pewne zagrożenie. To, co działo się w kontekście konferencji, tak jak przebiegały rozmowy z ogółem społeczeństwa, z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, to coś, co było bardzo ważne. Dla mnie jako polityka, bycie świadkiem całego procesu było momentem kształtującym moje poglądy, kształtującym również moją perspektywę na to, jak to rzeczywiście powinno wyglądać. Ale istnieje ogromne zagrożenie. Jeżeli za rekomendacjami nie pójdzie nic konkretnego, no to ludzie będą sfrustrowani, bo powiedzą sobie tak, zainwestowałem tyle czasu, zmarnowałem tyle weekendów na coś, co okazało się tylko mową trawą, pustym gestem. Tak samo można podejść do niektórych zgromadzeń, które miały miejsce w Niemczech, ale też w innych krajach Unii Europejskiej. Nie powinniśmy traktować zgromadzeń obywatelskich jako wymówki, w ramach której to politycy stwierdzą, o, wy macie swoje zgromadzenie, wy obywatele, pogadajcie sobie, a my te wasze rekomendacje odłożymy na półkę i nic z tym nie będzie robione, bo to jest ślepa uliczka, która nie doprowadzi nas do niczego dobrego. Dlatego my powinniśmy krzewić demokrację obywatelską, demokrację uczestniczącą. Zgromadzenia obywatelskie nie powinny być postrzegane jako element w izolacji. To powinien być element składowy, taki jak referenda. To powinien być element na swój sposób zakorzeniony w demokrację parlamentarną, tak aby przekładał się na dobre wyniki. To tyle z mojej strony na ten moment. Będę z ogromną uwagą śledził Państwa wysiłki. Mam nadzieję, że przed nami długa, ale owocna walka, która przełoży się na dobre wyniki. Dziękuję bardzo. Zasadniczo już przedstawił Pan Helmuta Scholza. Helmut Scholza nie jest już eurodeputowanym. Teraz dokonał zwrotu o 180 stopni. Był przedstawicielem Die Linke w ramach Parlamentu Europejskiego. Jest zaangażowany w również działania europejskiej demokratycznej Odysei i czekamy na pańskie słowa. Dziękuję bardzo. No przecież i tak wszyscy jesteśmy obywatelami, którzy czasami są politykami. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie do tego bardzo interesującego forum i mogę stwierdzić, że demokratyczna Odysea to ogromne, pełne wyzwań, zadanie, ale jednocześnie jest to bogaty pomysł, format tworzący ramy uczestnictwa obywatelskiego, tak aby obywatele w sposób oddolny mogli wpływać na działania polityków. Jako politycy zastanawiamy się nad tym, jak ograniczony jest wydźwięk działań konferencji w sprawie przyszłości Europy i nie możemy jednocześnie zapomnieć o tym, że oprócz deklaracji o wniosków ostatecznych parlamentu wciąż czekamy na odzew ze strony Rady. Nie ma niczego bardziej niebezpiecznego w demokracji, jeżeli zapomni się o głosie obywateli. To tyczy się szczebla lokalnego, krajowego, europejskiego. Dlatego też w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej znajdujemy się w trudnej sytuacji, kiedy to demokracja jest
celem ataku. Tak jak mówiła Kalipso, jesteśmy świadkami wielu kryzysów. I jednocześnie rodzi się wiele pytań wśród obywateli. Obywatele często szukają łatwych odpowiedzi i często nie wykazują się potrzebą współpracy, która ma przełożyć się na odpowiedzi mówiące o tym, jak kształtować przyszłość. Niektórzy z uczestników przypomnieli nam o książce profesora Manfielda o dwóch zagadnieniach, o bucie i pokorze, o bucie i nemesis, czyli dwóch zagadnieniach, które definiują naszą demokrację. I tu zgadzam się z tym, co zostało powiedziane o naszej demokracji, że demokracja musi opierać się od samego początku na rozliczalności. Tworząc zgromadzenia obywatelskie, będziemy musieli pamiętać o tej rozliczalności, szczególnie w aspekcie ogólnoeuropejskim. Jaki jest związek zgromadzeń obywatelskich z innymi strukturami społeczeństwa obywatelskiego? Jak kształtować demokrację przedstawicielską? Jak wpisać w to wszystko ruchy obywatelskie? Jak zakorzenić te wszystkie dotychczas wypracowane inicjatywy, które były wypracowywane? Uważam, że od samego początku powinniśmy jasno określić, jak będzie definiowana rola i rozliczalność zgromadzeń obywatelskich, bo dzięki temu zachęcimy ludzi do uczestnictwa w tych zgromadzeniach. Ludzie będą czuli, że są za coś odpowiedzialni, że na coś mają wpływ. Mają wpływ na politykę, którą należy kształtować w sposób odpowiedzialny. Demokratyczna Odysea to bardzo interesująca platforma, która powinna jednocześnie korzystać z nowoczesnych technologii. Dzisiaj mamy wiele języków w formie tłumaczenia, dlatego też skorzystajmy z tego typu platform. Niech będzie to dodatkowe narzędzie wzmacniające głos obywateli w kontekście bezpośrednich dyskusji. Niech obywatele mówią własnym głosem i to mówią własnym głosem w sposób trwały, oparty na stałych strukturach, które mam nadzieję będą powstawały nie tylko wśród państw członkowskich, ale państw kandydackich. Musimy się już zastanowić, jak rozpostrzeć te demokracje na inne kraje. Musimy być przykładem, musimy pokazać, czym jest demokracja europejska, jak odpowiadamy na potrzeby ludzi z innych regionów świata, jak reagujemy na kryzys klimatyczny, jak reagujemy na konieczne działania przekształcające nasze gospodarki. Demokracja, pamiętajmy, jest ściśle związana z rzeczywistością gospodarczą, dlatego też powinniśmy w sposób jasny pokazać, że rzeczywistość musi być zmieniona tak, aby można było mówić o przyszłości dla nas wszystkich, również obywateli, zwykłych obywateli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Helmut. Bardzo dużo treści do przemyśleń, do rozważań, do komentarzy. Uzyskaliśmy 51 pytań. Wszystkie one są świetne, na wszystkie nie damy radę odpowiedzieć. Może obywatele w czasie zgromadzenia w Atenach mogliby przyjrzeć się tym pytaniom i również
kwestią, za którymi zajmują się inne zgromadzenia. Więc chciałbym dać również szansę na odpowiedź. Kalypso, to chyba chciałaś odpowiedzieć. Tutaj wybieram jedno pytanie, bo jest ich tak dużo, ale jest ono najkrótsze. Tim pyta, czy jest szansa, że rady obywateli staną się stałym elementem podejmowania decyzji politycznych w przyszłości, powiedzmy w ciągu 5-10 lat. Kalypso, co ty myślisz na ten temat? No tak, powiedziałeś, że tyle tych pytań zadano i tutaj starałam się taki multitasking zrealizować, odpowiedzieć na kilka z tych pytań. Nicolo również odpowiedział na niektóre pytania, więc tak jednocześnie mówimy, występujemy i odpowiadajemy na te pytanie. Jedno pytanie i ty wiesz, Max, o tym bardzo dobrze, że odbędzie się relacja na żywo z większości zgromadzeń, a więc to jest na pewno szansa, żeby śledzić nasze prace. Andra Bech również dał nam dała nam link do tej platformy. Trudno jest zorganizować zgromadzenie obywatelskie z dużym udziałem narzędzi cyfrowych. Ale jesteśmy świadomi, że jest to bardzo ważne, że każdy, kto czuje entuzjazm dla tej idei, powinien być częścią naszej sieci. Myślę, że już odpowiedzieliśmy na wiele pytań na temat wpływu i efektów. Demokracja to jest taki twór bardzo różnorodny. Trudno nam byłoby się tutaj spierać, że właśnie zgromadzenie obywatelskie to będzie ten czynnik, który spowoduje ważne zmiany. Mamy bardzo wiele formuł działania obywateli, inicjatywy obywatelskie, Extinction Rebellion, ruchy kobiece, ruchy obywatelskie. A więc ja bym tutaj dodała budowanie nawyków demokratycznych, włączenie tego do programów szkolnych, a więc to niekoniecznie musi wszystko odbywać się w ramach zgromadzeń obywatelskich. Raczej powinniśmy mówić o pewnym ekosystemie i te zgromadzenia byłyby częścią tego ekosystemu. I tak jak Daniel powiedział, że czasami politycy tylko to jakby udają, że słuchają. Ale jeżeli obywatele będą mówić coraz głośniej, to mamy szansę wpływać na politykę, ale również musimy wpływać na siebie, jak my myślimy jako obywatele, w jaki sposób działamy, wspólnoty mieszkaniowe i tak dalej. To wszystko są formuły działania obywateli. Julia Ward had a remark and question about beyond Europe for inspiration. Absolutely. I również padło pytanie, czy szukać inspiracji poza Europą. Jak najbardziej, jak najbardziej. Odpowiedz mi tak. Mamy przyjacieli na całym świecie i jesteśmy zainspirowani tym, co oni robią. Brazylia jest tutaj świetnym przykładem, gdzie dawno już zaczęto działania w tej dziedzinie, ale również w innych krajach. Na pewno takie przykłady są i będziemy rozmawiać z tymi krajami. Nie jesteśmy jedyni na tej scenie. Właśnie chodzi nam, aby te inicjatywy i te sieci połączyć. I wreszcie Clemensowi chciałbym podziękować za ideą spotkań zgromadzeń obywatelskich. To jest świetny pomysł i na pewno będziemy myśleć o tych pomysłach, kiedy będziemy realizować nasze inicjatywy. Dziękuję, Kalypso. Czy są jakieś inne wypowiedzi od naszych panelistów?
Proszę po prostu podnieść rękę. Alex chyba jakiś ma komentarze. Widzę tutaj jedną rękę podniesioną i jeszcze potem odpowiemy na kilka pytań. Tak, taki krótki komentarz. Powiedziano kilka takich depresyjnych rzeczy, takich smutnych rzeczy na temat zgromadzeń obywatelskich. Rząd irlandzki zwrócił się ku tej idei w momencie kryzysu. To był bardzo ciemny okres w naszej historii. Straciliśmy suwerenność finansową. I w tym środowisku system polityczny po prostu zaakceptował, że tradycyjne sposoby robienia polityki nie sprawdzają się i że to jest właśnie czas, że trzeba zrobić coś inaczej, że trzeba zrobić coś nowego. Więc kryzys może być taką szansą tak naprawdę. I pytanie dotyczące reprezentatywności. Pytanie, czy wszyscy będą reprezentowani w tym pokoju, w tej sali, w której będą oni zgromadzeni, ale pamiętajmy, że nie trzeba być w tej sali. Można zadać pytanie za pomocą internetu, można napisać list, można zrobić krótki film na TikToku. Wtedy zapraszamy takie osoby, żeby bezpośrednio przedstawiły swoje idee właśnie tym osobom, członkom zgromadzenia obecnym na tej sali. Także, żeby te informacje do nich dotarły. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Alex, ręka była podniesiona, tak? Tak, dziękuję bardzo. Ja nie odpowiem na te wszystkie poważne pytania. Ale by dodać, kiedy na przykład przyglądamy się odkryciom naukowym dotyczącym zmian klimatycznych czy brakom żywności, odyseja demokratyczna może być wówczas postrzegana jako taki ruch, który rozpowszechnia te narzędzia pomocy, narzędzia przetrwania, a więc czyni przyszłość sensowną. To by była odpowiedź na czynniki negatywne, ale jest też odpowiedź na czynniki pozytywne. I tutaj Irlandia jest pięknym przykładem. Te zgromadzenia to są jakby takie maszyny antypolaryzacyjne. Tam ludzie się spotykają, aby w sposób pełen szacunku podejmować decyzje, nawet jeżeli się nie zgadzają. A więc wszystko, co możemy zrobić, by dbać o te nasiona, by te roślinki się rozwijały, by dbać o to środowisko rozwoju demokracji, to jest doskonała praca, którą powinniśmy popierać i rozpowszechniać. Dziękuję bardzo, Alex. I teraz jeszcze chciałbym na chwilę oddać głos obywatelom. Part of the People i People Calling. To są te dwie organizacje tutaj reprezentowane, więc przekażę im głos i usłyszmy, co mają do powiedzenia. Valentina, bardzo proszę. Can you hear me? Okay. Yes, we dziękuję can. Bardzo. Czy słyszycie mnie? Yes, we dobrze. Dziękuję okay. bardzo Hi. Za udzielenie mi głosu i bardzo miło mi widzieć tak wiele znajomych twarzy. Ja chciałam nawiązać do słów Alexa, bo z mojego doświadczenia
many of you don't know, but I have been i obywatelem, ale byłam i ambasadorem na konferencji w sprawie przyszłości Europy, a więc znam oba te konteksty. I ja i moi koledzy przeszliśmy jakby przez wszystkie fazy uczestnictwa obywatelskiego, od entuzjazmu do frustracji. Dlatego, że widzieliśmy, co się działo po przedstawieniu naszych prezentacji i naszych rekomendacji. Więc z jednej strony to było to odczucie upodmiotowienia i możliwości wywierania wpływu, ale z drugiej strony była to frustracja, bo trochę to wszystko się rozpadło na końcu i nie wiedzieliśmy, w którym kierunku to pójdzie. Ale teraz pojawia się nowa platforma, która pokazuje nam, gdzie nasze propozycje, dokąd nasze propozycje mogą pójść, w którym kierunku. Zgadzałabym się z Aleksem tutaj, jeżeli chodzi o rozpowszechnianie informacji, również za pośrednictwem mediów. On wspomniał TikTok. Ważne jest też, by ludzie dzielili się wiedzą na temat tego, co takie zgromadzenie potrafi zrobić i może zrobić. A również na niższym poziomie zaangażowanie rządów krajowych jest bardzo istotne, dlatego że na przykład w przypadku konferencji w sprawie przyszłości Europy bardzo wiele rządów państw nie dało wystarczającego wsparcia obywatelom, którzy uczestniczyli w tym procesie. I to właśnie odbierało siłę tej inicjatywy. No, taki jest mój pogląd. Dziękuję, Valentino. Bardzo ważne uwagi z twojej strony. Eke König, bardzo proszę. Elke, prosimy, byś włączała mikrofon, bo nie słyszymy cię. Coś tu nie działa. Zostało nam tylko 4 minuty. Musimy niestety już przejść do uwag końcowych. Wiem, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo, ale przekażę teraz głos Dionie, by zamknęła nasze obrady. Dziękuję bardzo, Max. Zanim zakończymy, myślę, że Nicolo chciałby najpierw kilka takich zakończających uwag poczynić. Mamy jakiś inny język w kanale angielskim. O, dziękujemy bardzo za poprawę. To problem techniczny był. Nicolo, bardzo proszę. Bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi. Więc tak, niemiecki na angielskim kanale jest. A więc nasza idea jest taką ideą spinającą, jakby parasolową, działającą na rzecz systemu demokracji deliberatywnej. I tutaj zgromadzenia są jedną częścią tego ekosystemu, ale nie jedyną. Powinny one być połączone w różnej skali, nie tylko europejskiej, ale i transgranicznej. Tutaj ciągle dzieje się najwięcej, jeżeli chodzi o te sposoby robienia demokracji po prostu. I skala jest tutaj bardzo ważna. I my wszyscy, uczestnicząc w tej dyskusji, w której przysłuchuje się tak wiele osób, my to właśnie robimy. My oczywiście nie możemy nic obiecywać, co uda się osiągnąć, ale możemy być dosyć pewni, że działając w tym właśnie środowisku, w jakim działaniu, instytucje polityczne, które były statyczne i odmawiały zmiany,
staną przed poważnymi problemami, pytaniami dotyczącymi przejrzystości, włączenia, inkluzji. To będą kwestie, które po prostu będą miały zasadnicze znaczenie i z całą skromnością, ale uczciwie chciałbym powiedzieć, że myślę, że teraz idziemy we właściwym kierunku, nawet jeżeli nie wiemy jeszcze dokładnie, jaki jest nasz punkt docelowy. Dziękuję bardzo. Teona, bardzo dziękuję wszystkim za udział, za udział naszych mówców, za udział panelistów, za udział uczestników i również za pomoc tłumaczy. Oczywiście mogli Państwo robić bardzo wiele ciekawych rzeczy w czwartek wieczór i jest to niezwykle podnoszące na duchu, że Państwo zdecydowali się być tutaj z nami dzisiaj i na pewno spotkamy się jeszcze na innych webinariach ruchu Władza w Rękę Obywateli. Tak więc bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za przyłączenie się do tego procesu demokratycznej Edysei i spotkamy się 23 października, gdzie będziemy omawiać pewne już kwestie bardziej konkretne. Także bardzo dziękuję Państwu wszystkim i do zobaczenia już wkrótce. Do widzenia i dziękujemy. Thank you. Bye. Thank you. Goodbye. Dziękujemy. Do widzenia. Thank you. Goodbye.